Hej! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. Ostatnio zakończyliśmy grę w Deep Colosseum w Diandre. Tym razem udamy się na Mountain Battle, gdzie stoczymy kolejną masę ciekawych, może mniej ciekawych walk. Ale zanim tam się udamy, jeszcze tak zerknijmy może troszkę na moje Pokémony. Zobaczmy, no trzeba by wykonać drobne zmiany w składzie mojej drużyny. No to sobie jako pierwszy Umbreona jest spełna. No i możemy iść dalej. I znów musimy się wracać. Miałem nie nagrywać tej drogi powrotnej, no ale... Cóż, wyszło jak wyszło. Czyli tak, znów będziemy musieli ustawić płytkę na F-disk. No, możemy też wyjść przez Pirate Town, ale... Tam później znowu zaskoczą nas trenerzy i będziemy musieli walczyć, więc... Tak będzie szybciej. No ale czyli ustawiamy system do sterowania do przodu i ciśniemy. Ciekawe było zastosowanie takich właśnie rozwiązań w realnym świecie, chociaż z jednej strony takie lewitujące UFO nie do końca byłoby możliwe. Chociaż kto wie, co kiedyś będzie. No ale dobra, chodźmy na Mountain Battle. Teraz musimy się przejechać kawałek naszym cudownym sprzętem. Piękna maszyna. Szkoda, że w Pokémon XD Gale of Darkness mamy tylko taki nędzny skuter, nie to co tutaj. Ale dobra, czyli tak. Możemy teraz podjąć przedostatnie już 9. wyzwanie na Mountain Battle. Oczywiście Continue. Tak, skończyliśmy 8 stref i wybieramy strefę 9. No, czyli znów Abra nas teleportnie. No, jesteśmy. Więc chodźmy. Pierwszy trener. Och, w końcu ktoś dotarł tak wysoko. Oto strefa 9. Zacznijmy zaciekłą walkę. Więc pierwsza. Miejmy nadzieję, zaciekła walka z trenerem, ze sportowcem Dougalem. Teraz są walki Girafika oraz Naniaska. Dwa dosyć ciekawe i całkiem szybkie Pokémony, które mogą narobić nam drobnych problemów, ale myślę, że bez nich się obejdzie. Myślę, że Ninjask padnie od razu po Psychiku. No, Girafik może po Fine Attacku nie, o, jednak się okazuje, że to jest najszybszy Pokémon w polu. Niestety użył Double Team. Zresztą może uprzykrzyć nam nieco walkę i już widzimy efekty. No, gdyby zrobił 6 Double Teamów, no to naprawdę może być to dosyć trudne, ale na szczęście mamy Umbreona z Fine Attackiem, który nigdy nie poduje. Więc w pewnym sensie Nice mu się tutaj to nie zda. Człowiek ma będę musiał tak użyć właśnie Fine Attacka. Bo z Zangusa muszę czym prędzej rozwalić, bo ten Pokémon naprawdę może być bardzo niebezpieczny. Wow, Shadow Ball! Na szczęście Ninjas nie jest jakoś nadzwyczaj silny, więc zbyt wiele to nie zabrało. Ale już wyglądało to groźnie. Co ja nie wiedziałem, że on może poznać ten ruch. No, tutaj mnie zaskoczył. Ale sobie mile, bo fajnie było nauczyć właśnie mojego Ninjaska jakiegoś właśnie takiego ruchu. Tylko właśnie szkoda, że on jest dosyć cienki w ataku. No i dobry. On raczej nie sprawi mi jakiś większy problem, bo myślę, że też padnie po jednym Psychiku. Zdziwię się, jak nie będzie. Tak nie będzie. Oj, slash. Fambreona, no cóż, zły wybór. Może gdyby był krytyczny, to lepiej by zadziałało, ale... Szczęście, że nie było tego krytykala. Czy tak, koniec Pokémon pada. Już Shambra wybił się po pierwszych w sumie pokonanym Pokémonie na poziom 64. I tutaj trenerzy wciąż są jeszcze słabsi od nas. Nawet chyba na ostatnim piętrze nie będą od nas silniejsi. Gracz został zwycięzcą! Dokładnie. Jak daleko może zajść ten trener? Chętnie będę obserwował jego drogę.
Obserwuj, obserwuj, nie będę ci bronił. No i teraz zmienimy Pokemona na Frigate. Teraz zerknijmy, ile on tu ekstra potrzebuje. No całkiem sporo, dużo mniej niż, znaczy dużo więcej niż SP. Dobra, więc chodźmy na 62 walkę. Bo 61 nie była dla nas żadnym wyzwaniem, ale na tej strefie bez wyzywających trenerów się nie obejdzie. Będą chwile grozy. Cześć, witaj! Chcesz znać sekrety pięknych dziewcząt? No, po twoim wyglądzie nie sądzę, żebyś je znał, no ale kto wie, kto wie. Więc koleś Kito chce z nami walczyć i on wyszedł do walki Breloom oraz Sharpedo. Oj, jak miło, Breloom padnie niemalże od razu. Sharpedo może niekoniecznie. Shambran, Flygator i Psyming w zupełności na pewno wystarczy na Breloom'a, a Slashem przywalimy w Sharpedo. Leci Psybeam i już pierwszy Pokémon pokonany. Breloom jest fajnym Pokémonem, ale jednak zupełnie nie jest odporny na ataki chociażby psychiczne. W sumie latające też, no bo jest na podwójną słabość. Więc ma swoje zalety i wady, można tak powiedzieć. Sharpedo wzmacnia mocno swoją szybkość, więc teraz prawdopodobnie będzie najszybszy Pokémon w polu. Returnem go dobije i jeszcze przywalę Surfem, żeby wykończyć Camerupta. I teraz chyba użył nowego ruchu, jakim jest Taunt. Taunt sprawia, że przeciwnik prowokuje Pokémona do używania jedynie ruchów atakujących. Czyli na przykład nie możemy się wzmocnić, nie możemy na przykład oszołomić przeciwnika, możemy tylko go uderzać. To jest taki atak prowokacji właśnie. No i ta prowokacja w sumie działa, dopóki przeciwnik nam nie padnie. Też można fajnie wykorzystać z ruchem Button Pass. No i Fortress. A tutaj po strefie Camerupt padnie. Fortress może się jeszcze trzymać. Tak, Camerupt. Składzie się na bok. Słuchaj, Camerupt jest takim dosyć ciekawym Pokémonem. Jest to w tym połączenie trzech rzeczy. Wulkanu, krowy i wielbłąda. Naprawdę dziwny Pokémon. No w sumie nie wiem, czy tu Psychic starczy, czy nie starczy. Wiem, że Surf na pewno, ale Psychic chyba nie bardzo. A jednak. Jednak Fortress okazał się być cieniasem. Więc pokonaliśmy kolejnego już drugiego trenera, Kito. Ach, nie tego chciałem się nauczyć. No czemu nauka zwyciężania jest dosyć dobrą nauką? Powinienem uczyć się tajemnic walki. Co? Okej, okay, więc tak, SPO level up, więc może zmienię go na Altarię. W kolejności lecimy. No i chodźmy dalej na już kolejną trzecią walkę. Brniemy jak burza przez tą Mountain Battle. Ale do czasu, wierzcie mi, tutaj będzie później i będzie ciężko. Siemasz! Słyszałem jakieś plotki o tobie, że jesteś silny. Sprawdźmy, że to prawda. Wierz mi, nie bardzo chyba chcesz sprawdzać moją siłę, moje umiejętności i moje wspaniałe Pokémony. Ale cóż, w każdym razie jednak ryzykuję i wysadzę walki Banitygo oraz Magnetona. No i w sumie ten Magneton jest jednym z Pokémonów, którego mogę się tu obawiać, bo... Snaruk, Spark. A to może zaboleć Flygatora i w najgorszym wypadku jeszcze muszę go sparaliżować. Ale chociaż ubijemy Banitygo. Co Banity umie ciekawego? Nie wiem, co ten potrafi. Oj, chyba nawet nie wiem, czy go ubije. Oj, coś słabo, Flygator, nie postarałeś się. Miejmy nadzieję, że może Dragon Breath Altaria tutaj coś więcej zdziała, ale jednak to też jest jeszcze za mało. Kurde, mocny coś ten Banity dzisiaj. Zazwyczaj go od razu pokonywałem. No i Shadow Ball. Chyba też Flygatora, bo to jest jeden z... czy słabszy w defach niż Altaria. Więc będzie tutaj podatny na ataki przeciwników. Dobra, zmienimy teraz troszkę taktykę. Będziemy Dragon Breathem uderzali w... Magnetona. A Banity padnie. Znaczy on jest takim dosyć dziwnym Pokémonem, ma... suwak na ustach.
Dosyć dziwne. No dobra. Padły dwa Pokémony. Jakoś dziwnym trafem serw zadziałał lepiej niż poprzednim razem. No i sobie Mantajna teraz też ładnie rozwalimy, chociaż nie, Dragonair pójdzie w Whiskasha niestety. Więc o tyle niedobrze. W sumie Whiskasha byłoby dobrze rozwalić na sam początek, bo on może znać, on zna na pewno mag... Aż, kurde, zły ruch wybrałem. Ta Water Absorb tutaj Mantajn wchłonie wodę. Niestety. Ale cios krytyczny. To przynajmniej mój błąd w wyborze ruchu wynagrodziło. Whiskasz na Magmonitude, więc mógłby wykończyć praktycznie od razu Feraligatra. Mantajna nie muszę się jakoś szczególnie obawiać, bo co on może? Nawet jeśli zna coś ciekawego, to i tak jest to Pokémon słaby w ataku, więc nie sądzę, żeby jakoś tam był w stanie mnie znaleźć mocniej. No, Bubble Beam prawie znikome obrażenia. Dobrze, że Feraligatr jest szybszy od Altarii, bo tak to by wtedy po tym Dragon Breathie jeszcze to podleczyło tego Mantajna. A tak jeszcze jakoś to będzie. No i kolejny Dragon Breath. Wykonaniu Altarii. I czy to wystarczy? Nie. Niestety. Jeszcze raz musimy przywalić. No i ja przed chwilą przywaliłem padem w mikrofon, więc mogliście to na pewno słyszeć. Sorry za to. No i teraz drugi raz. No i sobie mikrofon mi się odpiął. Dobra, już przypięty. Tam pohawasuję wam troszeczkę. Dobra, i ostateczny. O, teraz Altaria znowu jest szybsza. Czyżby to oznaczało, że mają równy speed? Najwyraźniej. Więc pokonaliśmy już kolejnego trenera, którego imienia nie pamiętam, zaraz sobie przypomnimy. A imię jego to Moit. Niszczyciel. Czy coś takiego? Albo niszczycielsko. O, też może być. Jednak plotki o tobie okazały się prawdziwe. A jednak, czyli tak, Pokémony nie levelapowały w tej walce, trudne wyrażenie. Więc idziemy z tymi samymi Pokémonami na kolejną walkę, 84. Jestem znany w tych stronach, zwą mnie gościem z opaską na głowie. Aha, no cóż, ciekawe, więc... Starszy pan Mesto chce mi walczyć i on wyśle do walki Raichu oraz Lambrigo. Oj, masz. Ten Raichu tutaj straszy trochę w tej walce. Mogę użyć jakiegoś slasha, ale obawiam się, że statyk może mnie sparaliżować. Więc może spróbuję go ubić samymi Dragon Breathami. A slashem będę atakował Lambrigo. Bo może znać ataki roślinne. Czyli podwójnie niebezpieczne dla Feraligatra Pokémony. Łoś jest krytyczny. A jeszcze się trzyma. Skubany. I używa Agility, wow. Może później tego nie Thunder Wave. O, pro. Tego się nie spodziewałem. Więc okazuje się, że mogę spokojnie atakować. Dobra, czyli tak, tutaj ten robi Aprora, więc możemy go... No i masz Thunder Wave, tak jak myślałem. I paraliżuje Feraligatra na pewno. Zdziwiłbym się, gdyby to poszło na Altarię. Feraligatra mimo to jest szybszy od Altarii, używa Slash. Ciekawe bardzo. Ciekawe zjawisko, ciekawe, nie powiem. No i do akcji wchodzi Electrode. Oj, masz kolejny elektryczny Pokémon. No ale tutaj Dragon Breath skosi Raichu. W sumie trzyma się na ostatkach. Znów się skrytyczny, wow. Niepotrzebny w sumie. Ale dobra, Raichu pada. Z kolejny expa i Feraligatr teraz level upuje. I zobaczmy jak tu rośnie. Speed plus 3 bardzo ładnie. HP plus 3, no pójdzie. No i kolejny Pokémon, o też Altaria. Czyli z Dragon Breath z Altarii na Altarię będzie idealny, bo smocze ataki są dobre na smokach. A co mogę zrobić Electrode'owi? No, slasha tylko w sumie. No i Spark zabolał.
Czyli tak, Dragon Breath leci prosto w Altargę. Z Altarii w Altarię. Strasznie nieświeży musi być ten smoczy oddech. Bo aż sparaliżowało przeciwniczkę. Z kolei ona używa Dragon Dance. Też mam ten ruch. No i Slash. Krytyczny i niekrytyczny. No ale cóż, zabrała połowę HP. Jeżeli następnej turze Feraligator uderzy, to będzie dobrze. Więc kolejny Spark. Znów bolesny niezwykle atak. I kolejny Dragon Breath to wykończy wrogą Altarię. Zgin, przepadnij. No, znikaj. I to chyba będzie ostatni już Pokémon ten Electrode. Tak jest i Slash trafia bardzo dobrze. I pokonaliśmy kolejnego trenera. Jest! No i taka prosta wygrana z tak prostym i nie jakoś nadzwyczaj silnym trenerem. A cieszy. No i Altaria też levelapuje. No to jest całkiem ładny spec-def mam. No i powiedzieliśmy Master. Tak jest. Jęcz przegrany. Niech to! Zastanawiam się, dlaczego nie mogłem nic zdziałać. Zapomniałem mojej opaski. Oho. Okej, więc kolej z opaską bez opaski nie jest w stanie nic zdziałać. Oczywiście to rozumiemy w cudzysłowie. Okej, chodźmy dalej. Teraz znów Umbreonę spełn. Miejmy nadzieję, że coś zdziałacie mnie tu. Dobra, czyli czas na kolejną trenerkę. Powinnaś sobie odpuścić i zająć się czymś łatwiejszym. Albo lżejszym. Ja tym razem więc, pakerka Ritaku! Co z nimi walczyć? Jest to taki Crawdaunta oraz Octillery. No i masz. Crawdaunt może narobić nam troszeczkę zamieszanie, względu na to, że jest Pokémon mroczny. Może znać jakiś mroczny atak, który może też mocniej zranić mojego Espeona. A Espeon praktycznie nic nie może mu zrobić, więc ubijmy Octillery. A tutaj może Confuse Rayem. Albo Snatchem, bo on może zrobić Swords Dance'a. Podkradniemy mu ten wzmacniający efekt. Myślę, że to jest dosyć charakterystyczne, że ten Pokémon właśnie tego ruchu używa. Właściwie to jest chyba Pokémon Homar. Przynajmniej tak wygląda. Oj, Huntail! A szlagły to Waterfall. No dobra. Skoro używa specjalnych ataków, to możemy go spokojnie bić. Ale to znaczy, będę dalej próbował kraść efekty. Bo Huntail może użyć Iron Defense'a, o ile przeżyje. Dobra, nie przeżył. Ja tu czekam na Swords Dance'a, no! Kurde, chcę sobie wzmocnić atak dla Espeona. Znaczy Umbreona, co ja mówię. Chociaż Espeonowi też bym mógł, na przykład gdybym miał Psyapa. Ale nie mam. No i znowu kolejny Waterfall. Trzymaj się, Espeon. Dobra, oszałamiamy Crawdaunta. Trzeba coś robić. No i Psychic w Goldaka, ten jeszcze się trzyma. Niestety. No i w sumie, gdyby te dwa Pokémony nagle mnie zaczęły atakować, to mogłoby to trochę zaboleć. No i znów Waterfall. Espeona, co? Goldak jest słabszy w specataku niż Crawdaunt. Dosyć dziwne. No ale na to wygląda. No dobra, więc zróbmy tak. Psychic w Goldaka, Secret Power w Crawdaunta z nadzieją, że coś mu zrobi, albo on sam sobie coś zrobi. Proszę się Goldaka wykończmy czym prędzej. Trochę expa. I Secret Power. No nie zdziała to za wiele, ale zawsze coś. No i Crawdaunt jest oszołomiony i walnął sam siebie. Bardzo dobrze. Ale nie wiem, czy Return w połączeniu z Secret Powerem wykończył tego Pokemona. Bo na pewno, jeżeli on we mnie walnie, to mnie to wykończy. No i bardzo dobrze, Return o całkiem sporej sile jednak się okazał. Więc o tyle dobrze. Więc Crawdaunt odpada. Nawet ma całkiem fajny odgłos.
inny. Także pokonaliśmy trenerkę Ritaką. Ach, to bulwersujące! Albo wkurzające. Jedno i to samo w sumie. No dobra. Także co tu mi jeszcze ciekawego powiesz? Kiedy przestanę odpuszczać, to będę lepszą trenerką. No w sumie to było pytanie. Okej, chodźmy dalej, się zerknijmy. Okej, 464 poziomy. Więc ciśniemy dalej na 86 już walkę. Dobrze się przyjrzyj mojemu gorącemu stroju walki. No, myślę, że chyba nie zdążysz go zaprezentować, ale może coś jeszcze pokazać. Także trenerka ostatniej walki Bello Soma oraz Gorbysa. Gorbysa nie wiem, czy widzieliśmy. Chyba jeszcze nie. Oczywiście, że to jest jeszcze jedna z wyższych form Clamperla, podobnie jak Huntail. Jedna z możliwych jego ewolucji. Także tego, jak to możemy ładnie i sprytnie rozegrać. No dobra, przywalmy może Psychikiem, już sam teraz nie wiem, którego Pokemona. Może w Gorb... Nie, dobra, Bellosoma lepiej. Albo lepiej wykończmy tego Bellosoma, bo on może użyć cały day, później zabiła mi we mnie płuc. To... Im szybciej go wykończymy, tym lepiej. Ją w sumie. I fajny tak, jeszcze krytyczny. Także pierwszy, jeden z cięższych Pokémon do pokonania tej trenerki, Bellosom pada. No, rzeczywiście ciężki do pokonania był. No, ale gdybyśmy go od razu nie załatwili, to wtedy mógłby nam przysporzyć nieco problemów. No i amnizja! Aż ty. Wzmacniała sobie specdę w Gorbys. No to co, ja tu psychikiem w Miltank, a w Gorbysa Confuse Ray. Czyli psychic to wykańcza Miltank! Myślałem, że jednak to przetrwa, a jednak nie. Okej. No i Ampharos. Pokémon, którego nawet nie tyle co nawet znamy, co go mamy. Oj, używa Baton Pass. Nie, na szczęście to zawiodło, bo nie ma już trenerka żadnych innych Pokémonów. Więc teraz będę mógł śmiało atakować, ale niestety atakami fizycznymi. No i krytyczny Secret Power, bardzo ładnie. Właściwie Gorebys. Co to może być za Pokémon? Do niczego nie jest podobny. O ja, Thunder Wave. W Espeona. No, tak myślałem. No cóż, Synchronize paraliżuje również Ampharosa. No ale jednak paraliż znacznie utrudni mi walkę. Wow, Water Pulse jeszcze. To może dodatkowo oszołomić. Więc może być... Zaczyna robić się ciekawie. Na Psybeam tu pójdzie, tu jeszcze Secret Power 1. O, Quick... Nie, to w sumie Quicknow nie musi działać, bo Espeon ma obniżoną połowę szybkość przez paraliż. Dlatego zawsze mnie dziwi, dlaczego niektóre Pokémon czasami walą szybciej. Znaczy no, normalnie jakby miał z tradycyjnego, nieobniżonego speeda. Tak jak widzieliście w poprzedniej walce, tam dwie walki temu Feraligatr. No i jeszcze oszołomiony zostałem, super. Ale Espeon jeszcze się uderza. Espeon jest super, on zawsze wali, jak jest oszołomiony, często uderza, jak jest zauroczony. Także jest naprawdę świetny Pokémon, nic dodać, nic ująć. No i co? To jeszcze raz replay Secret Power i po Gorbys. W walce nie było jakoś nadzwyczaj gorąco, ale jednak trwała ona dłuższą chwilę. Dobrze się przyjrzałeś mojemu gorącemu stylowi walki. No, przyjrzałem się, nie był aż taki gorący, ale jednak długo się utrzymała koleżanka. Gdybym była w stanie ogarnąć naszą gorącą siłę walki, to z pewnością byśmy wygrali. Kto wie. Dobra. Pokémony jeszcze nie mają wyższych leveli, więc mogę się nimi jeszcze dalej bić. Później zrobimy zmianę po na pewno tej walce. Tak, chcę iść dalej. Na 87 już
walkę. Może nie wyglądam, ale trenowałem więcej od ciebie. Nie wydaje mi się. W sumie już nawet nie wiem, ile godzin spędziłem przy tym Pokémon Colosseum. No zaraz przy sejwie, może nie tak zaraz, ale przy sejwie zobaczymy, ile już czasu gram na tym właśnie tutaj sejwie w Pokémon Colosseum. Ty bez żadnych przyspieszeń, bo to jest, no gram na konsoli, nie na żadnym emulatorze. Także czas rzeczywisty, dokładnie wiemy, ile czasu możemy zobaczyć, ile czasu spędziłem przy tej grze. No dobra, użyjmy może na początek Reflect, bo Skarmory będzie używać może Drill Pack albo coś czegoś w tym stylu. No i oszołomy może Skarmory, albo po prostu atakujmy już Ksa. Reflect czy Light Screen to są takie, które ogólnie się, przydają i to dosyć często. Jeszcze Safeguard by się tu przydał. Nie wiem, może zamiast Psybeam bym dał Espeonowi. Chociaż w sumie nie, bo średnio się mi to obłaca. No, no, ładny damage. I Metal Sound, o kurde. To chyba kolejny nowy ruch, który mocno obniża spezdefa. Ruch typu stalowego, jak sama nazwa mówi, Metal Stal. Się po drodze skojarzeń. No i jest pełen oszołomiony, no i walą sam siebie, niestety. Konie jak się ma na przykład Reflect do tego, że Pokémon uderza sam siebie, chyba też to ma jakiś dodatkowy efekt, osłabia to uderzenie. Na przykład jeżeli wzmocnimy statystykę obrony, no to wtedy te uderzenia są słabsze, a jeżeli Reflect też niby wzmacnia trochę obronę, to też powinno to w jakiś sposób działać. No i Shifty! Wow, Spikes! Nie wiem, czy mieliśmy okazję widzieć Spikesa, ale w każdym razie to jest ruch, który rozsiewa jakby kolce, może być użyty chyba 6 razy. No i później, jeżeli te kolce są rozrzucone, jeżeli zmienię Pokemona, to wtedy on zostanie raniony tymi kolcami. Nie tyczy się to Pokemon fatających oraz tych, co mają umiejętność Levitate. Bo trudno, żeby Pokemona, który jest w powietrzu, raniły kolce, które są na ziemi. I tak, Quick Claw zadziałał, Secret Power. Czyli w Dragono za dużo to mu nie zrobiło. Nespeon, błagam cię, uderz przeciwnika, a jest dobrze. Już się martwiłem. No i trochę ponad pół HP. Zabrało. Oj, Harden, o skubany. Wzmacnia całą obronę. Jak ja go teraz pokonam? No i nie będzie łatwo. I Drill Pick. Właśnie dlatego użyłem Reflecta. Drill Pick jest chyba jednym z silniejszych ataków latających. I w sumie najlepszym jednym z ataków. Najsilniejszym atakiem, jaki może poznać chyba Skarmory. W sumie jeszcze można poznać Sky Attack. To jest jeszcze silniejszy ruch. Dobra, oszołomy z Shiftrego. No i Espeon się w końcu otrząsnął z konfuzji. Zaraz będziemy mogli Returnem ubić tego Shiftrego. No jeszcze krytyczny Psychic. Szkoda, że Psychic nie zadziała na rocznym Pokémonie, jakim jest Shiftry. No cóż, niestety, no nie jest tak pięknie różowa, jakby się wydawało. Oba Pokémon level upują. No i do akcji wchodzi jeszcze Rhydon, jakby tego wszystkiego było mało. Rhydon może być dosyć ciężkim przeciwnikiem, jeżeli nie rozwalę go jednym ciosem. Rhydon jest również Pokémon, który może znać ruch typu Robak, jakim jest Megahorn. A Megahorn, no w sumie jest bardzo silny. No i Giga Drain. Nabrało całkiem sporo. No i Shifty się nieźle podleczył. No jeszcze Future Strike we mnie. O kurde. No robi się, zaczyna się robić nieciekawie. Bo Spawn jest ledwo żywy, kompletnie zapomniał o tym Future Strike'ie. Ale chociaż Rhydon padnie po jednym psychiku, więc o tyle dobrze. No i Secret Power. Będzie miał jakiś ciekawy efekt może? Raczej nie. Wszyscy jest oszołomiony i walnął sam siebie, bardzo dobrze. Ale nie sądzę, żeby Return i Secret Power starczyły. No i nasz Reflect przestał już działać. No tak już był od czasu dłuższego. Jak znów Secret Power, Quick Claw zadziałał. Jakiś cios krytyczny bym mnie tutaj podratował. No chyba, że ten na tyle się wzmocni po level upie Espeona, że wystarczy i wystarczył. O proszę. Jednak było groźnie już dla Espeona, ale się udało. Espeon pokonał ładnie Returnem Shiftrego. Pięknie. Ale dlaczego?
To dlatego, że... No cóż, sam sobie nie wiem. Lepsze Pokémony miałem. Tyle. Czy to oznacza, że muszę więcej trenować? Możliwe. Chociaż nie wiem, czy cokolwiek ci to da. No dobra. Zmieńmy teraz Pokémony. Ale zobaczmy, ile Flygon Expa potrzebuje. No, stosunkowo niewiele. Dobra, czyli wyślę do walki... Feraligatra i... No dobra, już wezmę tego Flygona. Chociaż nie, to jest walka dopiero... Dobra, siódma, czyli... Dobra, Flygon i Feraligatr. To jest dopiero siódma walka w strefie. Jeszcze dzielą mnie trzy walki od końca. W sumie dwie od lidera. Który będzie naprawdę trudne pokonania. Walczę pokonami Pokemonami, które dostałem od taty. Oj, Rich Boy Jurek chce z nami walczyć. Kurde, polskie imię pojawia się w angielskiej grze, no. Naprawdę miło jest spotkać jakiś polski akcent. Więc walczymy z Jurkiem, który wysyła do walki Muka oraz Weezinga. Dwa może dosyć trudne do pokonania Pokémony. No i cóż, muszę użyć Earthquake'a. To znacznie zaboli mojego Feraligatra. Weezinga praktycznie w ogóle. Ale Muka myślę, że wykończy. Nawet jeśli nie, to Surf dokończy sprawę. Tak jest, Much pada. Nie ma tak dobry ziemny Earthquake. W sumie Earthquake jest dobrym atakiem i dosyć prostym do zdobycia. Bo w Pokémon Emerald można ich zdobyć naprawdę masę za pomocą dobrodziejstwa, jakim jest pick-up. Na przykład dajmy na to Linu na 91 poziomie. Ma spore szanse właśnie na znalezienie. Znaczy na 91 od 91 ostatniego. Ma spore szanse właśnie na znalezienie TMA26 Surfquake. No ale niestety Feraligatrowi się dostaje nieźle. I sytuacja zaczyna groźnie wyglądać. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czyli tak, Altaria prawie pada. Myślę, że Surf już dokończy sprawę, no jeszcze paraliż. Ja tak później myślałem, że mógłbym uderzyć jednak w Weezinga, to by go raczej dobiło. Altaria raczej by nie atakowała Feraligatra. A tak mi się dostanie chyba Sludge Bombem i Feraligatr padnie niestety. Trochę nieprzemyślane. A cóż, przynajmniej pokonaliśmy Altarię. Altaria mogła znać Ice Beam, więc też mogło być niebezpiecznie. No i Dawnfang, no na tego Pokemona Feraligatr przyda się jak żaden inny. Ale niestety Sludge Bomb chyba go wykończy. A jednak nie! Feraligatr się trzyma! O dziwo! Więc tak, lekki crunch w Dawnfanga, bo nie wiem, czy Surf wystarczy. Ale myślę, że Surf na pewno po crunchu już dobije Dawnfang. Także trochę mu zabierzemy. Nasze Spezef mu spadnie, więc Surf już na pewno padnie. I skosimy z Surfem ładnie dwa Pokémony. A w sumie jeszcze Torment wzmocni mi siłę, bo teraz mamy w sumie już potrójnego boosta, bo mamy Mystic Water, STAB, no i Torrenta. Więc ściągając boosta z Torrentów, możemy naprawdę sporo zdziałać. No i level up dla Flygona. I chcę poznać Hyper Beam. Czy my go chcemy? Chcemy Hyper Beam? Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie, bo wtedy Pokémon musi czekać turę. To jednak chyba podarujemy sobie tego Hyper Beama. Jest ruch naprawdę silny, ale jednak przez to, że musimy czekać po nim turę dodatkowo, praktycznie bardzo mało odkryć, więc pokonaliśmy Jurka. Niestety Pokémony od twojego ojca niezbyt się tutaj sprawdziły. No chociaż trochę prawie ubiłem mi Feraligatra, no. Proszę tatę, żeby dał mi jakieś silniejsze Pokémony. Dość, może ci da. No dobra, więc ja tutaj zmienię teraz Pokémona na Meriton. I ciśniemy dalej na kolejną walkę. Tam już widzimy z badaczem. Ciekawe co on ma. Napisałem pracę naukową na temat walk Pokémon. Chciałbyś może ją przeczytać? Może innym razem. Teraz wolę sobie powalczyć. Więc badacz Funder chce z nami walczyć. Z walki Cradilego oraz Armalda. W
dwa skamieniałe, można by powiedzieć, Pokemony, które mogą być dosyć trudne do pokonania. No dobra, teraz tak, użyjmy High Jump Kicka na Cradilem, bo to będzie super efektywne i Surfa ogólnie. To może zróbmy tak, użyjmy Rain Dance'a, żeby sobie wzmocnić ewentualnie następnego Surfa. Myślę, że Surf w tej na obecną chwilę nie ubiłby Armalda, bo byłaby wtedy połowa siły. A po wzmocnieniu przez deszcz już raczej go ubije. Także, dobra, Cradily pada. Cradily jest dosyć wytrzymałym Pokémonem i trudnym do pokonania, można by powiedzieć nawet. O, i Heracross. No i chyba użyje Confusion. Oj, Slash. Jak nie będzie krytyczny, będzie dobrze. Armadillo jest dosyć silnym Pokémonem, warto być ostrożnym na niego. Trzeba zachować pewną ostrożność. No i Surf. Teraz pociśniemy na pewno do skosi Armalda, bo już mamy boosta z deszczu. Czyli również potrójny boost. No, Heracrossowi nie zabrało to za wiele. I Armalda też nie wykończyło, o dziwo. Dziwne. No cóż, następny już rozwali na pewno oba Pokémony i Megahorn! Uhu! Flygatra, wow. Nieźle. I Rock Blast. Byle nie, a i też Flygatra na pewno. Dobra, ile razy przywali? Oj, trzy. No, no, robi się ciekawie. Nie da się ukryć. Dobra, więc tak, High Jump Kick w jakiegoś tam Pokemona, który będzie następny, i Surf, który wykończy oba. No tutaj ten ma dosyć ciekawe Pokemony i dobre w ataku. Tutaj Heracross, Armaldo. Bardzo dobry w defensie z Cradily. Więc no, to jest ciekawe, przeciwnicy się robią. No i teraz będzie coraz trudniej, no trudno, żeby było coraz łatwiej. W sumie po przejściu tej strefy zostałem tylko jedna, ostatnia strefa, już 10. I Ninetales, który ładnie zgarnie od High Jump Kicka, o ile ten trafi. Trafia. I pyk. Cios krytyczny jeszcze. Też potrójny boost. Naprawdę, Medicham ma niezwykłą siłę. Ktoś tu kiedyś proponował mi zmianę na Hitmontopa, ale jednak pozostaje przy Medicham, bo jednak ona okazuje się być silniejsza niż Hitmontop. Przecież ma ten potrójny właśnie boost, którego Hitmontop nie ma, i Hitmontop też nie poznaje High Jump Kicka. Uwielbiam czytać twoje prace naukowe. Chyba chodziło z tymi pracami o walkę. Więc tak, pokonaliśmy już przedostatniego trenera tej strefy. Teraz będzie Niver. Dodam walkę z tobą do mojej pracy. Będziesz mógł obejrzeć pracę, kiedy ją skończę. Chętnie ją przeczytam. No i teraz czas na ostatniego trenera tutaj. I ten trener, oż, nie będzie łatwy. On takie komba z Solar Beamami zadzi, że to jest po prostu masakra. Zaraz zobaczycie. No i tutaj, na mnie kończy się strefa 9. Szykuj się! Radiator nie jest najlepszym wyborem do tej walki, no ale cóż, lider strefy Nordus chce z nimi walczyć. I on chce do walki Tropiusa oraz Ludicolo. No, Ludicola zgarniemy oczywiście High Jumpem. Tropiusa, co może Tropiusowi zrobić? Screechem, spróbujemy obniżyć defensa, później przywalić Slashem. I myślę, że to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. A co bym mógł jeszcze tutaj ciekawego zrobić? No nie, najpierw próbujemy ubić Ludicola, bo on może użyć Rain Dance. Tak, Screech trafia na szczęście. To znaczy mi ułatwi pokonanie Tropiusa. Zerknijmy już czasu, nagranie się nagrywa, już 40 minut prawie. O, dłuższy film się szykuje. No i High Jump z Mute Ludicola. Bardzo dobrze, bo ten Pokémon mógłby narobić mi trochę zamieszania, no. Jak to Ludicolo. No i teraz do akcji wchodzi Vileplume. I Magical Leaf. Prosto co Gatra. Super efektywne. No trochę zabrało. No i teraz tak, nie wiem, czy Confusion coś zdziała na Vileplume. No coś na pewno, ale nie za wiele. No i Slash! No troszkę ponad pół HP. Zabrało Tropiusowi. Bez Screecha by zabrało to dużo mniej. No i super efektywny Confusion.
Wow, Solar Beam. I Solar Beam. Co to będzie? Jeżeli chociaż jeden uderzy, to będzie ciężko. Na pewno Stropius spadnie od razu, to jest no przesądzone już. Ale Wildplume przywali, bo nie sądzę, żeby padło po Fuse Rain, chyba że mnie wyratuje cios krytyczny. A przynajmniej Feraygator już zdąży level upować. Chociaż tyle. No i tak, się wchodzi kolejny Pokémon Bellosom. Oj, to jest złowczy z tej postaci. Nie można dopuścić, żeby on użył Sunny. Po prostu nie można do tego dopuścić. Wtedy stanie się szybszy niż wszystkie inne moje Pokémony. No i Solar Beam. I sick. Jak widzicie, kombosy tu lecą niezłe z tymi Solar Beamami. Każdy właśnie Pokémon tego trenera zna ten ruch. No dobra, coś trzeba wstawić zamian i chyba będzie to Espeon. Musimy użyć silniejszego kalibru w tej walce. Teraz pozostaje tylko mieć nadzieję, że High Jump trafi w Bellosom. A tutaj Psybeamem dobijemy delikatnie Wildpluma. Może nie tak dawno walczyłem właśnie z tym trenerem i wiem, jak go rozbroić dokładniej. Po prostu max damage, żeby wszystko padło od razu. Dobrze było też mieć ognistego Pokemona tutaj, no ale no niestety nie posiadam takowego drużyny. Oczywiście jest tam gdzieś ten Entei, jest tam gdzieś też Typhlosion, którego dostałem, miałem go trenować i nie trenowałem. Niestety. No i Bellosom jeszcze się trzyma. I Sunny Day. Teraz mocno wzmocnią sobie speedy i będą walić z Solar Beamami. No i tam może być dosyć ciężka sprawa z tym. No ale szczęście Espeon jest szybszy, o tyle dobrze. Więc Bellosom pada. Właśnie Solar Beam i Sunny Day to jest niezła taktyka. Dodatkowo, że Pokémony wtedy są wzbogacone o umiejętność Chlorofil, jeszcze dodatkowo wzmacnia im szybkość. Więc naprawdę mogą całkiem sporo zdziałać. No ale jednak, tutaj Shift Trip pada. I tym samym sposobem pokonaliśmy, no w sumie bez większych trenerów, lidera tej strefy. No niestety, padł. Fajnie było zobaczyć, jak bardzo może się jeszcze... A, fajnie by było, jak zobaczyć, jak jeszcze bardzo możesz się wzmocnić. Została ci tylko strefa 10, a zanim tam dojdziesz, to odbierz kupony. Oczywiście nie zapomnimy o kuponach, bo one są również bardzo cenne, za nie możemy wykupić różne ciekawe przedmioty. Ale w swoim czasie, zaraz zobaczymy, ile mamy ogólnie kuponów. Czyli tak, dostajemy za to wyzwanie 1000. Pięknie. Ale w następnym odcinku nie będziemy dalej przychodzić wyzwaniem o tym padu. Więc cofniemy się na recepcję. Tam zapiszemy grę. No i cóż, chyba się pożegnamy. No bo ten odcinek już trwa dosyć długo. Więc tak, zobaczmy jeszcze może ile kuponów mam. 17600. No ładna, przyzwoita liczba, za to możemy już kupić coś konkretnego. O, i gramy 49 godzin 15 minut, czyli ponad już 2 doby. W sumie seria może nie trwać tyle, bo ja też czasami walczę, znaczy ogólnie trenuję między odcinkami. Także to trwa ile trwa. No jeszcze zostało mi 11 Pokémonów do oczyszczenia, całkiem sporo. I myślę, że tak może w tygodniu, jak będę miał więcej czasu, się tym zajmę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się tym zajmę, bo kiedyś trzeba, powoli się zbliżamy do końca tej bardzo dobrej gry, jaką jest Pokémon Colosseum. No ale cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc ja żegnam się z wami. To do usłyszenia w kolejnych filmach serii Pokémon Colosseum i nie tylko. To cześć!